Witam w podcaście nieprofesjonalnym Survival w Szwecji. Jak sama nazwa wskazuje, jest to podcast nieprofesjonalny, więc możecie spodziewać się błędów i pomyłek. W tym odcinku opowiem o broszurze pod tytułem Jeśli przyjdzie kryzys lub wojna. Ta broszura została utworzona na zlecenie rządu szwedzkiego i wysłana do wszystkich gospodarstw domowych w Szwecji. Ja ją przetłumaczyłam i przeczytam Wam wszystko, co tam jest napisane, łącznie z wprowadzeniem i poradami, bo tam jest też kilka takich porad, nad czym warto się zastanowić. Także będziecie mieli obraz całości. No i dodam pewnie kilka zdań od siebie. Wstęp mówi ogólnie, o co chodzi w przygotowaniach i czytamy tu tak. Broszura powinna pomóc nam lepiej przygotować się na kryzysy, takie jak poważne zdarzenia, ekstremalne warunki pogodowe, ataki na sieć internetową i konflikty zbrojne. Pokój, wolność i demokracja są wartościami, które musimy codziennie chronić i wzmacniać. Władze, powiaty i regiony, gminy, firmy i organizacje są odpowiedzialne za funkcjonowanie społeczeństwa. Ale odpowiedzialność za bezpieczeństwo naszego kraju jest wspólna dla wszystkich, którzy tu mieszkają. Jeden z naszych najważniejszych atutów, kiedy coś nam zagraża, to chęć wzajemnej pomocy. Każdy, kto jest przygotowany, przyczynia się do tego, że cały kraj jest bezpieczniejszy i poradzi sobie lepiej w przypadku kryzysu. Kryzys może sprawić, że społeczeństwo nie będzie funkcjonować tak, jak jesteśmy przyzwyczajeni. Zmieniający się klimat może spowodować, że powodzie i pożary lasów będą coraz częstsze. Wydarzenia na świecie mogą powodować braki niektórych towarów, w tym energii elektrycznej. Już po krótkim czasie codzienne życie może stać się utrudnione. Jakie zagrożenia na nas czyhają? Brak ogrzewania, trudności w wytwarzaniu i przechowywaniu żywności, braki żywności i innych towarów w sklepach, brak wody, brak możliwości tankowania, niedziałające karty płatnicze i bankomaty, niedziałająca sieć komórkowa i internet, zakłócenia w transporcie, trudności z dostępem do leków i sprzętu medycznego. Zastanów się, jak Ty i bliscy Ci ludzie możecie poradzić sobie z sytuacją, w której normalne zasoby i usługi nie działają jak zwykle. To gmina jest odpowiedzialna za opiekę nad osobami starszymi, zaopatrzenie w wodę, opiekę zdrowotną, funkcjonowanie szkół, nawet w przypadku kryzysu. Ty, jako osoba prywatna, również ponosisz odpowiedzialność. Przy odpowiednim przygotowaniu lepiej poradzisz sobie w trudnej sytuacji, niezależnie od tego, co ją spowodowało. W przypadku kryzysu pomoc w pierwszej kolejności trafi do tych, którzy jej najbardziej potrzebują. Większość ludzi musi być przygotowana na to, by przez jakiś czas radzić sobie samemu. Im lepiej jesteś przygotowany, tym większą masz możliwość pomocy innym, którzy nie mają takich samych warunków. Najważniejszą rzeczą jest posiadanie wody, jedzenia i ciepła oraz możliwość otrzymywania informacji od władz i mediów. Musisz także mieć możliwość nawiązania kontaktu z krewnymi. Na dalszych stronach znajdują się listy artykułów spożywczych i rzeczy, które warto mieć w domu. Zastanów się, jakie zagrożenia mogą dotyczyć Ciebie w Twojej najbliższej okolicy. Mieszkasz na obszarze narażonym na osuwiska lub powodzie? Czy w Twojej okolicy jest jakaś niebezpieczna branża, na przykład jakiś przemysł, lub coś innego, o czym warto wiedzieć? Kolejna strona mówi o fake newsach. A więc Szwedzi, szwedzki rząd, uważają, że fake newsy są tak poważnym zagrożeniem, że należy o nich wspomnieć w tej właśnie publikacji mówiącej o kryzysach. Państwa i organizacje już dziś wykorzystują wprowadzające w błąd informacje, aby spróbować wpłynąć na nasze wartości i zachowanie.
Celem może być zmniejszenie naszej odporności i woli obrony. Najlepsza ochrona przed fałszywymi i wrogimi informacjami oraz propagandą to być krytycznym wobec źródła. Jeżeli otrzymujesz jakąś informację, zadaj sobie pytania. Czy są to fakty, czy opinie? Jaki jest cel informacji? Kto jest nadawcą? Czy źródło jest wiarygodne? Czy informacje są dostępne gdzie indziej? Czy informacje są nowe czy stare i dlaczego znajdują się tam właśnie teraz? Poza tym szukaj informacji. Możesz przeciwdziałać propagandzie i fałszywym informacjom, jeśli jesteś dobrze przygotowany. Nie wierz w pogłoski. Korzystaj z wielu wiarygodnych źródeł, aby sprawdzić, czy informacje są poprawne. Nie rozpowszechniaj plotek. Jeżeli informacja nie wydaje się wiarygodna, nie rozprzestrzeniaj jej. Ja chodziłam do szkoły w Szwecji, już jako osoba dorosła, i kiedy pisałam jakąś pracę, to zawsze na końcu pod pytaniami miałam podane, jak korzystać ze źródeł. To było podkreślane na każdym kroku. Zdarzało się też, że były takie prace, gdzie na końcu trzeba było jeszcze dodatkowo opisać źródła i napisać, dlaczego właśnie te zostały wykorzystane. Jakie warunki spełniły, że uznałam je za wiarygodne. Więc szwedzkie szkoły kładą nacisk na to, aby młodzież i dorośli umieli rozpoznawać fake newsy i korzystać ze źródeł, które są wiarygodne. Jest mówione o tym tak często, że po prostu nie sposób tego zignorować. I podawane są też pytania, które mogą pomóc, takie jak, jaki jest cel danej strony, czy chce o czymś informować, może chce coś sprzedać, czy ma wiele celów. Czy teksty są dobrze napisane, czy słabo przetłumaczone? Czy cytowane są źródła? Czy istnieje data, która pokazuje ostatnią aktualizację? Czy linki na stronie działają? Tak więc pamiętajmy o tym, aby być przynajmniej trochę sceptycznymi do tego, co jest nam mówione. Słyszałam też ostatnio o sytuacji z fake newsem. Rozeszło się po sieci zdjęcie ze sklepu sieci IKEA i na tym zdjęciu były kompletnie puste półki po konserwach. I podpis pod zdjęciem mówił, że zdjęcie pokazuje, jak wyglądają półki w sklepie IKEA właśnie teraz. Czyli patrząc na to zdjęcie, widzimy, że chyba coś się dzieje, bo ludzie wykupili konserwy. I to zdjęcie było prawdziwe. I sytuacja też była prawdziwa. A było tak dlatego, że oni po prostu zmieniali położenie towarów w sklepie. Nie można się było zorientować, że to zmiana ekspozycji, ponieważ ceny będące na półkach też były zdjęte. Ja myślę, że wkrótce my będziemy więcej rzeczy nie wierzyć niż wierzyć. Przechodzimy do następnej strony broszury, a mówi ona o ataku terrorystycznym. Ataki terrorystyczne mogą być skierowane na jednostki lub grupy przeciwko społeczeństwu lub społecznie ważnym funkcjom, takim jak dostawy energii elektrycznej lub system transportowy. Nawet jeśli atak terrorystyczny można wykonywać na różne sposoby i w różnych miejscach, jest kilka porad, które można zastosować w większości sytuacji. Dbaj o bezpieczeństwo i unikaj tłumów. Powiadom policję, jeśli zobaczysz coś ważnego. Ostrzegaj tych, którzy są w niebezpieczeństwie i pomagaj tym, którzy pomocy potrzebują. Wyłącz telefon komórkowy i nie dzwoń do nikogo, kto może znajdować się w obszarze ryzyka. Sygnał komórkowy może zdradzić osobę ukrywającą się. Nie dzwoń z telefonu komórkowego, chyba że musisz. Sieć może być przeciążona i ważne rozmowy mogą być trudne do wykonania. Śledź informacje policji, służb ratunkowych i władz.
Nie udostępniaj niezweryfikowanych informacji w internecie ani w żaden inny sposób. Ja mam jedno doświadczenie z sytuacji zagrożenia atakiem terrorystycznym. To było w roku 2017, w piątek 7 kwietnia w Sztokholmie. Tego dnia Rachmat Akilow przejechał rozpędzoną ciężarówką wzdłuż deptaka Drottninggatan w Sztokholmie i zabił kilka osób. Ja wtedy skończyłam pracę, to było chyba po godzinie 14 i dojechałam jeszcze autobusem do centrum. Miałam tam chyba 4 przystanki. Miałam zajechać jeszcze w jedno miejsce, ale podano wiadomość, że był jakiś incydent z udziałem broni na tej stacji, do której miałam jechać. Potem się okazało, że to oczywiście był fake news. Poza tym nie miałabym już jak dojechać, ponieważ komunikacja miejska została w tym momencie zatrzymana. Były tłumy ludzi na ulicach. Tutaj, jeżeli jest jakaś awaria i nie działa jedna linia metra, to są tłumy i nawet jak podstawiają autobusy, to wszystko tak strasznie długo trwa. Jedzie się do domu na przykład 2 godziny, bo zanim podstawią te autobusy, a ludzi są setki, no to wiadomo, że to musi potrwać. A wtedy zatrzymano wszystko. Oprócz metra są w Sztokholmie też szybkie pociągi miejskie, tramwaje, autobusy i promy. I to wszystko zatrzymano. Więc ludzie szli. Helikoptery latały, wszędzie było pełno policji i padła kolejna wiadomość o możliwej bombie w pociągu miejskim. Ja akurat szłam przez jakiś czas wzdłuż tych torów. No, nie tak bezpośrednio przy nich, ale tą trasą wzdłuż torów. Pociągi stały zatrzymane na kolejnych stacjach, więc starałam się szybko je ominąć i przede wszystkim wyjść z miasta. Pamiętam, że właśnie w pierwszym momencie myślałam, że najważniejsze to oddalić się od centrum, bo do tego zdarzenia doszło w samym centrum, na takiej głównej, najbardziej uczęszczanej ulicy, czy też deptaku. Zadzwoniłam do mojej siostry, ona była w domu, bo szukałam kogoś, kto może po mnie przyjechać. Ale doszłyśmy do wniosku, że prawdopodobnie będą duże korki. Poza tym niebezpiecznie jest teraz jechać do centrum, więc ustaliłyśmy, że idę jak najdalej i potem może odbierze mnie jej mąż. On z kolei był jeszcze w pracy i czekał, aż nadejdzie wieczór, z nadzieją, że sytuacja się uspokoi. Ale też nie było pewności, czy on z tej pracy w ogóle tego dnia będzie miał jak wracać, bo on pracuje po drugiej stronie miasta. Na szczęście miałam ze sobą powerbank, więc doładowałam sobie telefon, ale też starałam się nie rozmawiać cały czas, żeby jednak nie ryzykować, że ta bateria mi się skończy. I chyba wtedy już podawano informacje, żeby ograniczać używanie telefonów, aby właśnie nie przeciążać sieci. Ja miałam buty na płaskiej podeszwie, więc szło mi się dobrze. Ale przeszłam wtedy 10 km i to nie wydaje się być jakoś strasznie dużo, ale mocno męczył stres, zwłaszcza ten początkowy w mieście. Więc następnego dnia byłam totalnie wymęczona. A więc podsumowując, jakie przygotowanie jest dobre na taką sytuację, kiedy trzeba wrócić do domu pieszo? Dobre buty, dobra forma fizyczna, woda. Ja nigdy nie wychodzę bez wody, niezależnie czy jadę do pracy, czy z pracy. I bez siku, bo jak metro ma awarię, a chce się do toalety i się utknie w tunelu, to tak niezbyt fajnie. No i powerbank. Potem się dowiedziałam, że można było ładować telefony w sklepach. Teraz w sumie to jest normalne, wtedy jeszcze tak bardzo nie było. I także, że wielu Szwedów otworzyło wtedy swoje domy przed potrzebującymi, bo niektórzy nie mieli tyle szczęścia co ja. Mnie ten szwagier jednak odebrał. Inaczej musiałabym przejść kolejne 16 km. Tak daleko wtedy mieszkałam.
Część osób z tej najbliższej okolicy zdarzenia przez kilka godzin było zamknięte w sklepach na zapleczach. Pracownicy ich wpuszczali i zamykali drzwi, czekając na informacje i instrukcje policji. Także dobrze jest też mieć jakieś przekąski, jak się gdzieś utknie. W takich sytuacjach za granicami Polski przydaje się też znajomość języka, przynajmniej angielskiego. Ja początkowo zatrzymywałam się na stacjach i pytałam, gdzie teraz powinnam iść, którą drogą najlepiej, czy jest nadzieja na wznowienie komunikacji miejskiej, która niestety ruszyła dopiero następnego dnia. I dobrze jest też znać miasto, szczególnie jeśli mieszkacie w dużym mieście, albo w jakimś nowym dla Was mieście. Ja sama znam osoby w Sztokholmie, które nie wiedzą, jak pieszo przejść przez centrum, bo zawsze jeżdżą metrem, więc warto czasami przejść się po pracy troszkę piechotą. Poza tym, jak już jest jesień i zima, zawsze mam ze sobą rękawiczki i czapkę i staram się też mieć kurtkę z kapturem, czy też płaszcz z kapturem, ponieważ nigdy nie wiadomo, czy coś się wydarzy. Ostatnio przez jedną noc spadło tutaj tyle śniegu, że autobusy po prostu nie jeździły. I to samo działoby się, gdyby ten śnieg spadł w dzień. Idziesz do pracy rano, po 8 godzinach nie masz jak wrócić. No, dobra odzież i ciepła odzież może się przydać. To tyle o moich doświadczeniach i wracamy do broszurki. A punkt kolejny to obrona Szwecji. Połączona obrona Szwecji musi chronić i bronić kraju, naszą wolność i prawo do życia tak, jak sobie życzymy. Wszyscy mamy swoje zadania, jeżeli kraj jest zagrożony. Całkowita obrona to wszystkie czynności potrzebne do przygotowania Szwecji do wojny. Obrona całkowita składa się z obrony wojskowej i obrony cywilnej. Obrona wojskowa to oczywiście siły zbrojne, a obrona cywilna dotyczy odporności całego społeczeństwa w przypadku niebezpieczeństwa wojny. Obrona cywilna to praca, która jest wykonywana przez władze, rady powiatów, regiony, firmy prywatne, organizacje wolontariackie. Praca ma na celu ochronę ludności cywilnej, opiekę zdrowotną i usługi transportowe. W przypadku wojny obrona cywilna również musi być w stanie wspierać siły zbrojne. Całkowity obowiązek obrony. W Szwecji obowiązuje całkowity obowiązek obrony. Oznacza to, że wszyscy, kobiety również, którzy mieszkają tutaj i mają od 16 do 70 lat, mogą zostać wezwani do pomocy na różne sposoby w razie wojny. Nawet nie wiedziałam, że od 16 roku życia, a nie 18. Każdy ma obowiązek wkładu i każdy jest potrzebny. Istnieją trzy rodzaje całkowitej służby wojskowej. Pobór do sił zbrojnych, a więc do wojska, obowiązek obywatelski w ramach działań, o których decyduje rząd, oraz ogólny obowiązek świadczenia usług, co oznacza, że pracujesz w takiej pracy, która musi funkcjonować nawet w przypadku wojny. Oznacza to, że kontynuujesz swoją normalną pracę, pracujesz w ramach organizacji wolontariackiej lub otrzymujesz jakieś zadanie prac specjalnych. Na przykład jak masz jakieś umiejętności, które są potrzebne. Na przykład jesteś pielęgniarką albo masz prawo jazdy, a akurat potrzebni są kierowcy, to można być wezwanym. I kolejny punkt z broszury. Wskazówki dotyczące przygotowania domu. Wymagania i potrzeby wyglądają inaczej, jeśli mieszkasz na wsi, inaczej w mieście. Inaczej w domu, a inaczej w mieszkaniu. Tutaj znajdziesz ogólne wskazówki dotyczące przygotowania Twojego domu. Korzystaj z tego, co odpowiada Tobie i Twoim bliskim. Żywność. Ważne jest, aby mieć dodatkowe jedzenie w domu, które zapewnia wystarczającą ilość energii. Używaj zrównoważonej żywności, jaką można szybko przygotować, wymaga niewiele wody
lub którą można zjeść bez gotowania. I na początku mamy podane ziemniaki, kapustę, marchew i jajka. I to są moim zdaniem takie słabe rzeczy na przechowywanie, chyba że oni mają na myśli, żeby zawsze mieć to w domu, bo przecież to się dosyć szybko psuje, chyba że ktoś ma ziemiankę na przykład i tam sobie przechowuje w piasku. No na pewno nie u mnie w lodówce. To długo nie poleży. Chleb o długim okresie przydatności do spożycia. Tortilla, twardy chleb, krakersy, skórki. Ser w tubach topiony. Tu są takie sery właśnie w tubkach. Chyba aluminiowe są te tubki. Takie jak mleko słodzone. Napój owsiany i inne pochodzenia roślinnego. I rzeczywiście te napoje roślinne mają długie daty przydatności i mogą być przechowywane w temperaturze pokojowej. Ja osobiście polecam Oatly do kawy w takim szarym opakowaniu. Mleko w proszku, olej jadalny, twardy ser. Tutaj też nie rozumiem, twardy ser to jest żółty, który musi być przecież w lodówce. Makaron instant, ryż, kasza manna, pióra ziemniaczane w proszku. Niezbyt lubię te pióra ziemniaczane, nie poleciłabym tego. Ale jadłam też ziemniaki gotowane ze słoika. Normalnie gotowane ziemniaki, oczywiście obrane. Wystarczy otworzyć słoik i sobie tam lekko podgrzać, ale one nie są dobre, nie kupujcie tego. Nie. Gotowana soczewica, fasola i inne warzywa. Pomidory w puszce i dalej mamy przetwory z mięsem albo z rybami, takie w puszkach, sardynki, kulki rybne, mięso gotowane, ravioli w puszce. Dalej są zupy, krem owocowy, dżem, marmolada i gotowe zupy owocowe. Tutaj są takie na przykład z jagód, z dzikiej róży, w kartonach litrowych, takich jak mleko takiej wielkości, i ich nie trzeba podgrzewać, a są bardzo, bardzo smaczne. Sok lub inny napój, kawa, herbata, czekolada, batony energetyczne, miód, migdały, orzechy, masło orzechowe i nasiona. Następnie jest woda. Czysta woda pitna jest niezbędna. Możesz liczyć co najmniej 3 litry na osobę dorosłą dziennie. Jeśli nie jesteś pewien jakości, najlepiej jest zagotować wodę. Jeżeli toaleta nie działa, możesz wziąć mocne plastikowe torby i umieścić w sedesie. Potem wyrzucić w jakieś ustalone miejsce. I z tym może być problem w małych mieszkaniach, szczególnie takich bez balkonu, a latem to już w ogóle wszędzie. Dobra higiena rąk to ważne, aby uniknąć infekcji. Ważne więc, żeby nie oszczędzać za wszelką cenę wody, bo potem zapłacimy za to chorobą. Do wody potrzebujemy butelek, wiader z pokrywkami, butelek PET do zamrażania wody, tylko nie napełniać ich do końca. I to mnie zdziwiło, no bo po co mrozić wodę? I w końcu znalazłam gdzieś info, że robimy tak, jeżeli mamy miejsce w zamrażarce. I wtedy, w przypadku braku prądu, czas rozmrożenia zamrażarki nam się wydłuża. Co jeszcze może się przydać? Woda mineralna kupna oraz baniaki, najlepiej z kranem, do przynoszenia wody. Można też w tych baniakach już od razu mieć zmagazynowane kilka litrów wody w ciemnym i chłodnym miejscu. Ciepło. Jeżeli prąd zgaśnie podczas sezonu zimnego, dom szybko się ochłodzi. Zbierzcie się w pokoju, zawieźcie koce na okna, przykryjcie podłogę dywanami i zbudujcie chatę pod jednym ze stołów, aby się ogrzać. Czyli budujemy bazę. Pamiętaj o zagrożeniu pożarowym. Zgaś wszystkie świece i alternatywne grzejniki przed pójściem spać. Regularnie napowietrzaj, aby wprowadzić tlen.
Już nie pamiętam, gdzie widziałam ten pomysł z namiotem rozstawionym w pokoju, tylko wtedy już świece i piecyki w namiocie to rzeczywiście pchanie się na tamten świat, także trzeba bardzo uważać. Jakie zapasy potrzebne są do ogrzania? Wełniana odzież, ciepła i niepodrażniająca odzież wierzchnia. Najpierw napisali, że wełniana, a potem niepodrażniająca. Czapki, rękawiczki i szaliki, koce, karimaty, śpiwory, świece, zapałki, podpałki i krzesiwo. Alternatywne źródło ciepła, na przykład grzejniki gazowe, naftowe, elektryczne, zależnie od tego, jaką mamy sytuację, jakie mamy główne źródło ciepła w naszym domu. Inne potrzebne rzeczy na czas kryzysu. Latarka, latarka czołówka, baterie, gotówka w różnych nominałach, apteczka domowa i dodatkowe leki, wilgotne chusteczki, odkażacz do rąk, pieluchy, jeśli ktoś ma dzieci, podpaski oraz wydruk na papierze, na przykład polisy ubezpieczeniowej, danych bankowych, a także paliwo w zbiorniku. Komunikacja. W przypadku poważnego incydentu potrzebujesz być w stanie otrzymywać ważne informacje od władz, przede wszystkim za pośrednictwem szwedzkiego radia programu czwartego. Potrzebujesz też mieć kontakt z bliskimi i w nagłych przypadkach być w stanie dotrzeć do służb ratowniczych, opieki zdrowotnej lub policji. Co może się przydać do komunikacji? Radio zasilane baterią, ogniwami słonecznymi lub korbą. Radio samochodowe. Papierowa lista ważnych numerów telefonów. Dodatkowa bateria, powerbank do telefonu komórkowego i ładowarka samochodowa do telefonu komórkowego. Dalej mamy o różnych atakach. Jeżeli Szwecja zostanie zaatakowana, musimy być odporni. Musimy być w stanie wytrzymać różnego rodzaju ataki na nasz kraj. Ataki na ważne systemy informatyczne i próby wpływania na nas fałszywymi informacjami. Może mieć na nas również wpływ konflikt w najbliższej okolicy. Możliwe ataki to ataki cybernetyczne, które niszczą ważne systemy informatyczne, sabotaż infrastruktury, np. dróg, mostów, lotniska, linii kolejowych, linii energetycznych i elektrowni jądrowych. Ataki terrorystyczne, które dotykają wielu ludzi, próba wpłynięcia na decydentów lub mieszkańców Szwecji, przerwane transporty, które powodują niedobory żywności i innych produktów, ataki wojskowe, np. naloty, ataki rakietowe lub inne działania wojenne. I teraz jest takie ważne dosyć zdanie. Jeżeli Szwecja zostanie zaatakowana przez inny kraj, nigdy się nie poddamy. Wszystkie informacje na temat poddania się będą fałszywe. Dalej mamy alarmy i ostrzeżenia. Aby wzmocnić szansę Szwecji do samoobrony, rząd może zdecydować o podwyższonej gotowości, czyli stanie nadzwyczajnym. W takiej sytuacji mogą mieć zastosowanie inne przepisy prawne niż zazwyczaj. Państwo może na przykład przejąć własność prywatną, która jest szczególnie ważna dla obrony totalnej. Tak jak na filmach, jak zatrzymują samochód i mówią, że to sprawa wagi państwowej i trzeba oddać. W stanie wyjątkowym cała społeczność musi zmobilizować się do zmierzenia się z napastnikiem i zapewnić, że najważniejsze aspekty działają. W stanie wyjątkowym możesz zostać wezwany, aby pomagać na różne sposoby. Informacje o stanie nadzwyczajnym otrzymujesz przez radio i telewizję. Szwedzkie Radio Program 4 jest kanałem gotowości. Ważna informacja dla społeczeństwa. System ostrzegania ważna informacja dla społeczeństwa jest używany w sytuacjach kryzysowych, na przykład w przypadku uwolnienia substancji niebezpiecznych,
pożarów z niebezpieczeństwem wybuchu, pożarów lasów i innych klęsk żywiołowych. Ta wiadomość jest podawana przede wszystkim w radiu i telewizji, ale może być również wysłana jako SMS na telefony komórkowe na określonym obszarze. Ostrzeżenie na zewnątrz, czyli sygnał alarmowy na ulicach, różny w różnych sytuacjach. W rzadkich przypadkach używane jest ostrzeżenie zewnętrzne. I tutaj Szwedzi ten alarm nazywają Hesa Fredrik, czyli ochrypły Fredrik. Jeżeli usłyszysz sygnał, wejdź do domu, zamknij okna, drzwi i wentylację i słuchaj szwedzkiego radia programu czwartego. Zewnętrzny sygnał, system ostrzegawczy jest testowany o godzinie 15 w pierwsze poniedziałki nieświąteczne w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. Aby poinformować obywateli, że jest ważna informacja dla społeczeństwa, wysyłany jest sygnał 7 sekund i pauza 14 sekund. Wtedy wiadomo, że trzeba włączyć radio lub telewizję, ponieważ wydarzyło się coś, co wymaga ważnego komunikatu. Jeżeli sytuacja się ustabilizowała i nie ma niebezpieczeństwa, wtedy wysyłany jest nieprzerwany sygnał 30-sekundowy. Kolejny alarm to alarm ostrzegawczy i on trwa 30 sekund i ma przerwę 15 sekund. I ten alarm to jest sposób, w jaki rząd może ogłosić, że istnieje bezpośrednie niebezpieczeństwo wojny lub że kraj jest w stanie wojny. Odwołanie tego alarmu to również nieprzerwany sygnał 30 sekund. Jeżeli usłyszysz alarm ostrzegawczy, natychmiast wejdź do domu i słuchaj szwedzkiego radia programu czwartego. Przygotuj się, aby móc ewakuować się z domu z najważniejszymi rzeczami, ciepłymi ubraniami, czymś do jedzenia i picia, dokumentami tożsamości. Jeżeli stacjonujesz na wojnie, musisz od razu udać się w miejsce, o którym zostałeś poinformowany wcześniej. Kolejny alarm to alert lotniczy i to są krótkie sygnały przez jedną minutę. Alarm lotniczy oznacza, że należy natychmiast szukać schronienia, na przykład w schronie lub w piwnicy w budynku, w którym się znajdujesz. Schrony muszą zapewniać ochronę ludności podczas wojny. Wszystkie schrony i budynki ze schronami są oznaczone specjalnym znakiem. Nie jesteśmy przypisani do żadnego szczególnego schronu, po prostu należy korzystać z najbliższego. Dowiedz się, gdzie znajduje się Twój najbliższy schron w miejscu, w którym mieszkasz, a także w miejscu, w którym pracujesz. W internecie są mapy, gdzie są podane te schrony. Myślę, że dobrze ściągnąć sobie taką mapę na telefon albo wydrukować. W przypadku ostrzeżenia o ataku lotniczym musisz natychmiast udać się do schronu lub w nagłych wypadkach do innej przestrzeni ochronnej, takiej jak piwnica, tunel lub stacja metra. Moja siostra ma w pobliżu domu fajne miejsce do schronienia, bo tam są stare tunele metra, czy też jeden tunel. I dwie rady na koniec tej broszury. Kształć się. Naucz się udzielać pierwszej pomocy. Twoja wiedza może uratować życie. Jeżeli jesteś pierwszy na miejscu wypadku lub innego poważnego zdarzenia, zadzwoń pod numer alarmowy 112. Nawet jeśli skończyły się pieniądze w telefonie komórkowym lub brakuje karty SIM, numer alarmowy działa. Zaangażuj się. Wiele organizacji non-profit i wspólnot religijnych działa na rzecz naszego wspólnego bezpieczeństwa i gotowości. Ochotnicze organizacje obronne mają specjalne zadania w ramach obrony całkowitej i oferują zarówno kursy, jak i wykształcenie. Jesteś potrzebny, a Twój wkład robi różnicę.
I to już koniec tej broszurki. Tak więc w taki sposób Szwedzi przygotowują się na kryzysy, których od bardzo dawna nie mieli. Ja dziękuję za wysłuchanie i zapraszam do wyrażenia opinii w sekcji komentarzy. Do usłyszenia.